Jedno z pytań z maili dotyczyło spowiedzi. I ono jest takie faktycznie zaczepne. Ja się mocno zagłębiłem w nie. Co to jest w ogóle spowiedź? Pogadajmy o spowiedziach. Co to jest spowiedź? Spowiedź. Zależy, znowu, zależy z jakiego punktu wyjdziemy tak naprawdę. Bo możemy podchodzić do spowiedzi dwojako. I tak jest rzeczywiście nawet w mojej codziennej praktyce jako spowiednika, jako penitenta. Każdemu się tak zdarza. Można traktować spowiedź jurydycznie. Mhm. Pan Bóg jest przede wszystkim sędzią, który ma wagę i mierzy. Tyle zrobił dobrego, tyle zrobił złego. I tylko czeka, czy się potkniemy, czy nawet zrobimy tak dobrze. Nawet tak to dzieci rysują w przedszkolach, pamiętam z doświadczenia. Dokładnie. Można traktować Pana Boga w ten sposób. I wtedy spowiedź też traktujemy właśnie na zasadzie jurydycznej. Tak? Co zrobiłem złego? No i teraz trzeba to, prawda, wypowiedzieć, trzeba się rozliczyć z tego, otrzymać za to karę, wykonać wyrok i tyle. Można tak traktować spowiedź. I jest to dość powszechne. Ale można też podejść z nieco innej strony, że spowiedź to jest moja rozmowa z kimś bliskim. Bardziej osobowo, bardziej personalistycznie. Ja rozmawiam i tak jak rozmawiamy z kolegą, z przyjacielem, z rodzicami i mówimy na przykład, wiesz, to mi się nie udało, tu zawaliłem, tu okazałem się ciapą i tak dalej. Ale też zrobiłem to dobrze, tu mi od ostatniego razu, kiedy się spotkaliśmy, to na przykład w tym się poprawiłem. I można w ten sposób traktować spowiedź, jako moje takie nie rozliczenie, ale moja rozmowa z Bogiem na temat mojego życia. I stawanie wobec Bożej miłości, wobec Bożej łaski, wobec Bożych darów, co ja z tym zrobiłem. Mhm. Okej, okay. No to tu dobrze. W takim razie kierujemy tę rozmowę na dobre tory, bo zakładamy wszechwiedzę i wszechmoc Boga, tak? To dlaczego ja mam komuś, kto już wie, co uczyniłem, przekazywać jeszcze raz te moje grzechy przez pośrednika, który siedzi za kratką? Spowiedź ma mieć walor leczniczy. I dobrze wiesz, dobrze z pewnością nasi słuchacze i widzowie wiedzą, że czasami, żeby coś zmienić, żeby coś postawić w innym świetle, trzeba to wypowiedzieć. Trzeba rzeczywiście to w jakiś sposób wyartykułować. Jak idziemy do lekarza, no to lekarz, prawda, może powiedzieć, popatrzeć na nas, aha, czerwony, znaczy ma gorączkę, tak? Spocony, jest jakaś choroba. Pojawiły się krosty, coś jest, nie tak. Może tak stwierdzić, tak? Kaszel, katar, ale jednak zawsze nas pyta, o co chodzi, co się dzieje, jakie są objawy, z czym pan, czy pani do mnie przychodzi. Podobnie jest tutaj. Jeżeli traktujemy to spowiedź tylko jurydycznie, że są jakieś grzechy, są jakieś przewinienia, to owszem, możemy tak traktować, że tak, Pan Bóg wie, no ale domaga się od nas jeszcze tego, żebyśmy wypowiedzieli to, żebyśmy przyznali, tak jak jest, prawda, w sądzie mówię, jest tak, jestem winien albo jestem niewinny i tyle. Można tak traktować. Ale jeżeli znowu właśnie popatrzymy na spowiedź jako rozmowę z Panem Bogiem, z lekarzem, no to ja wypowiadam, ja rozmawiam. Rodzice też często, znając swoje dzieci, wiedzą, co się dzieje. Ale rozmowa powoduje, że ja na to inaczej czasami patrzę. Że ja sobie jeszcze lepiej uświadamiam. Wypowiedzenie pewnych rzeczy, chociażby tak modnej dzisiaj psychoanalizie, prawda? Kiedy się idzie i płaci ogromne pieniądze na kozetce, po to, żeby wypowiedzieć. Żeby ktoś tak, zadał dobre pytanie. Zadał dobre pytanie. I oczywiście no tutaj nie mamy kwestii wszechmocy, wszechwiedzy, bo lekarz tego nie wie, psychiatra tego nie wie, psycholog tego nie wie, ale jest ten motyw wypowiedzenia, tak? Wyrażenia tego, z czym ja przychodzę. I to już ma wartość leczniczą. Bo jak powiedzieliśmy, spowiedź jest kwestią też jakiejś uleczenia, tak się to nazywa. Przecież to nie jest tylko sakrament z pokuty, ale jest to sakrament poprawy. Sakrament nawrócenia. Więc to jest ważne. I Pan Bóg wybrał taką drogę, bo dobrze wiemy, że owszem, Kościół dał pewien modus, pewien sposób spowiedzi, ale u początku, u fundamentu
leży przecież tak naprawdę wola Pana Boga, tak? Komu, kiedy Chrystus mówi, komu odpuścicie grzechy, temu będą odpuszczone, komu zatrzymacie, temu będą zatrzymane, idźcie i nauczajcie. Kiedy mówi wszystkie te słowa na temat grzechu, na temat poprawy, wskazuje właśnie na spowiedź. No dobra. Potem Kościół nadał temu pewne normy, ramy prawne, które wyglądają tak, jak wyglądają, ale u początku jest właśnie to, ta moja relacja do Pana Boga, moja chęć rozmowy z Nim, moja chęć posłuchania też tego, co On ma mi do powiedzenia przez usta kogoś, kto doświadcza takich samych rzeczy, kto z Bożej mądrości potrafi wskazać czasami tą dobrą drogę do tego, żeby się zmienić, żeby się nawrócić, żeby się uleczyć. To w którym momencie przestaje wystarczać spowiedź powszechna, która na każdej mszy przecież... Jest tutaj jasna reguła. Spowiedź powszechna gładzi tak zwane grzechy lekkie. I to wystarczy. Jeżeli mamy grzechy lekkie, jakieś pewne wady, zaniedbania, to wystarczy. Oczywiście dla naszego rozwoju duchowego warto również te grzechy, te lekkie winy wypowiadać przy okazji spowiedzi usznej tak zwanej, w konfesjonale. Spowiedź uszna, ta spowiedź sakramentalna jest zastrzeżona, jesteśmy zobligowani do przystąpienia do niej w momencie, kiedy jak mówi katechizm, jak mówią zasady, reguły, w momencie popełnienia poważnego wykroczenia przeciwko przykazaniom Bożym i Kościelnym. I wtedy, jeżeli jest to grzech ciężki, wtedy wymagana jest spowiedź w konfesjonale, spowiedź uszna. Wszechdobry Bóg wybacza grzechy. Komu nie wybacza? Kto zostanie w piekle już na zawsze? Trzeba się Pana Boga zapytać. Bo on wie i on będzie na końcu dziejów świata, wtedy, kiedy przyjdzie, kiedy skończy się czas, kiedy przyjdzie Chrystus, aby sądzić, jak mówimy w credo, żywych i umarłych, wtedy będzie dokonany ten ostateczny sąd, będą skazani na zbawienie i na potępienie. My dzisiaj tego nie wiemy. Owszem, często padają pytania, tak? Czy na przykład jakiś zbrodniarz, Hitler, Stalin czy inni, czy oni będą zbawieni? Dobrze wiemy, na przykład w przypadku chociażby tak zwanego dobrego łotra na krzyżu, który, jak wiemy z Ewangelii, sam mówi, że on zasługuje na tą karę. Jezus jest niewinny. On mówi, ten jest niewinny, a my zasługujemy na tą karę, więc ma świadomość popełnionych win. A jednak właśnie w tym ostatecznym momencie, kiedy nawraca się, kiedy przemienia swoje życie, Chrystus mu mówi, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc tu jest ta kwestia zbawienia i potępienia. To my w pewien sposób decydujemy o naszym losie wiecznym. To od nas zależy, czy w tym ostatecznym, w tym momencie tak zwanej ostatecznej decyzji, przy przekraczaniu tego progu życia i śmierci, czy też śmierci i życia tak naprawdę, czy my opowiemy się za Bogiem, czy nie? Czy my w tym ostatnim momencie będziemy żałować, czy nie? I oczywiście są tutaj różne na ten temat różne teorie. Jest na przykład teoria apokatastazy, która jest dość popularna, dość często powtarzana. Jest w pewien sposób dość ciężka do wyjaśnienia, ale i kontrowersyjna czasami. Teoria apokatastazy, która mówi, że tak naprawdę na końcu czasów wszyscy będą zbawieni. Bo Chrystus, jak mówi Pismo Święte, przyszedł, aby wszyscy mieli zbawienie. Aby cały świat został przez Niego zbawiony. Jak mówi prawda Pismo Święte, Bóg posłał swojego Syna nie po to, aby potępił, ale aby zbawił. I tu teoria apokatastazy mówi, że na końcu tak naprawdę wszyscy będą zbawieni. Bo ofiara Chrystusa jest doskonałą ofiarą. I teoria apokatastazy mówi, jeżeli nawet jeden człowiek byłby wyłączony ze zbawienia Chrystusa, to znaczy, że ta ofiara nie jest doskonała. Oczywiście to jest teoria teologiczna. Ale jest też teoria tego właśnie, są takie teorie, które mówią na przykład o tym, że my jakby przez całe życie ukierunkowujemy się na ten ostateczny moment, na ten moment ostatecznej decyzji.
i całe życie nas, jeżeli jesteśmy, opowiadamy się przez całe życie za Bogiem, jeżeli przez całe życie walczymy ze złem, walczymy z grzechem, to w tym ostatecznym momencie, w momencie śmierci, będzie nam łatwiej powiedzieć to ostateczne tak. I niektórzy mówią, jest taka teoria, że to jest właśnie ten moment czyśćca, że my się w tym momencie albo męczymy, jeżeli nasze życie było zawirowane, wtedy tą decyzję trudniej nam podjąć. Bo my dążymy, z natury dążymy do Pana Boga, chcemy z Nim być. Chcemy być zbawieni, chcemy być szczęśliwi. I teraz, jeżeli przez całe życie lawirowaliśmy trochę, to będzie nam trudniej podjąć tą ostateczną decyzję. Jeżeli byliśmy dobrzy, jeżeli właśnie przez całe życie opowiadaliśmy się za Panem Bogiem, to ta ostateczna decyzja będzie łatwiejsza. Będzie to łatwe pytanie tak i będzie łatwe dojść do zbawienia. Ale oczywiście, to jest tak naprawdę tajemnica. Tajemnica, po pierwsze, każdej indywidualnej osoby. My nie wiemy, co się działo ze Stalinem, z Hitlerem, z innymi w tej ostatecznej chwili, w tym ostatecznym momencie, kiedy kończyło się życie tu i przechodził przez śmierć do innego życia. Okay, zbrodniarze, no to faktycznie taki jest przykład bardzo skrajny, one fajnie wyglądają, ale na przykład w mailu od widza pojawi się pytanie na przykład o samobójców. Albo pojawia się cytat, przepraszam, nie przytoczę go teraz bezpośrednio, podobno słowa Jezusa, że kto zgrzeszy czy wypowie fałszywe świadectwo przeciwko Duchowi Świętemu, tego i ja się wyprę. Tak, jest pierwsza kwestia samobójców. Owszem, przez wiele wieków samobójcy byli traktowani jako właśnie w sposób taki potępieni, no tak, prawda? Byli schowani bez ceremoniału przy gdzieś tam pod płotem. Tak było przez wiele wieków. Ale wraz z rozwojem psychologii, wraz z rozwojem nauk o człowieku, okazało się, że ci ludzie dość bardzo często nie są w pełni świadomi tego, co czynią. Działają pod pewnym impulsem. A mówiliśmy o grzechu ciężkim. Grzech ciężki jest wtedy, kiedy w sposób świadomy przekraczamy przykazania Boże i Kościelne. Więc jest kwestia tej świadomości. Ja wiem, co ja robię. Ja to robię specjalnie. I tu jest kwestia właśnie chociażby samobójców. Czy samobójca jest zawsze poczytalny? Czy samobójca ma zawsze wolną wolę, żeby dokonać tego, co dokonuje? Stąd w chwili obecnej samobójców chowa się normalnie na cmentarzu, są normalne obrzędy. Oczywiście, no tutaj jest zawsze kwestia, tak, czy ten człowiek, bo może tak być, że na przykład ktoś popełnia samobójstwo rzeczywiście w sposób świadomy, zostawia list, tak, że ze względu na przykład na nienawiść do siebie samego i tak dalej, do Boga, do życia. Są tacy ludzie, którzy w ten sposób chcą zakończyć swoje życie. No wtedy jest to inna sytuacja. Ale mnóstwo samobójców to są ludzie, którzy po prostu pogubieni, którzy nie działają w sposób wolny. I o tym trzeba pamiętać i o tym też mówi Kościół wyraźnie w przypadku właśnie pogrzebów z tak zwanych samobójców. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Rzeczywiście, Chrystus mówi, że kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu ten grzech nie będzie odpuszczony. Ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest to grzech, który jest określany właśnie jako grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech, który ma polegać na uporczywym trwaniu w złym. Ja wiem, że ja robię źle, i ja liczę jakby na to, Pan Bóg i tak mi odpuści, prawda? Liczymy takie zbytnia ufność w Boże miłosierdzie, aż przesadna, prawda? Ja grzeszę, bo mówię sobie, Pan Bóg i tak mi odpuści. To jest właśnie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy mam natchnienia, żeby czynić dobrze, ale jednak mówię nie, grzeszę specjalnie. Okej. Okay. Trudne tematy. Trudne tematy, ale mam nadzieję, że trochę je uprościliśmy. Ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do niego wrócimy, bo to zdecydowanie za krótko. Dobra, dzięki w każdym razie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, nie zapomnij dać kciuka w górę. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał tam na dole pod filmem. Ale najważniejsze, pamiętaj, w opisie filmu jest adres mailowy, na który możesz wysłać pytanie. Te pytania sobie przejrzymy, wybierzemy najciekawsze, a ja nie zawaham się zapytać Marcina o wszystko, o co będziecie chcieli. A ja postaram się na nie odpowiedzieć.